Cześć, witajcie serdecznie w ten grudniowy, deszczowy piątek. Czyli dzisiaj mamy bodajże 7 grudnia. Znaczy na pewno nawet. Parę słów chciałem powiedzieć o podkręceniu, o sprawdzeniu mocy na hamowni ciągników. Zacznę od tego, że była tutaj u mnie firma Agrotronic. No, oni byli 6 grudnia, dzisiaj sobie jakby chcę dograć początek, żeby jakoś te filmy sklecić, bo tam jakby wyleciało mi z głowy, żeby parę słów powiedzieć na jakby na dzień dobry. Dlatego robię to dzisiaj. No chłopacy tutaj, że tak powiem, w ramach tego, że ten nagrałem jakiś filmik, no to zrobili mi tutaj po promocyjnej cenie, jeżeli mogę się tak wyrazić, te usługi. Czyli zhamowanie ciągników, sprawdzenie mocy. I teraz tak. Maseja żeśmy nie podkręcili, ponieważ gdzieś tam program. Znaczy nie wiem, nie chciałbym tutaj dokładnie powiedzieć, bo ja tam się na tym nie znam. No coś tam było nie do końca ok. Raz, że w Maseju taka na wykresie troszeczkę pojawiła się dziura w mocy i teraz jest to troszeczkę zastanawiające, bo nie wiadomo, czy jest to wina gdzieś tam instalacji paliwowej, czyli krótko mówiąc pompy paliwa, czy po prostu on w taki sposób załącza bost. Bo wiecie, jest tak na dół, potem jest taki, znaczy do góry, potem taki troszeczkę na dół i znowu jest do góry. Jest to kwestia jeszcze sprawdzenia, chłopacy mówią, że tutaj... Aha, lina stoi. Chłopacy mówią, że podjadą jeszcze raz, posprawdzają czujniki, muszą jakąś tam serwisówkę do niego znaleźć. Posprawdzają jeszcze czujniki tam od bosta na wałku i wtedy zobaczymy, czy da się go podkręcić. Wykręcił tam 200 z bostem, 205 koni. Także teoretycznie tyle, ile powinien przy doładowaniu mocy. 6620 miał kiedyś regenerowaną pompę. Cewka nam się zaczęła szwankować na pompie. Tam jest pompa Delphi, jakoś tak. I również ten wykres nie jest idealny, taki jaki być powinien w tym ciągniku. Chociaż tam ja wcale jakby nie upierałem się przy tym, żeby 6620 kręcić. No a on wykręcił też 120, żeby was nie skłamać, 125 koni na WOM-ie, czyli też powyżej tego, co teoretycznie ma, chociaż teraz w tych starych ciągnikach ja nie wiem według jakich norm. Muszę tu trochę strzepać, żeby później się gdzieś tam nie pobrudziło. Strzepać, Boże, za chwilę ktoś będzie tu pisał jakieś podteksty. Nie wiem według jakich norm podają w tych starych, bo to różne było kiedyś, teraz te normy są ujednolicone, te jakby podawania mocy. Kiedyś to tam każdy producent miał jakieś tam swoje i też ciężko jest teraz tutaj stwierdzić według na czym oni jakby podawali tą moc. Ale ma 125 koni na WOM-ie, więc na silniku na pewno ma więcej i tyle. Ma to, co mieć powinien. Żadne konie nie zdechły, żadne nie uciekły. Czy jest sens go podkręcać, to nie wiem. Zobaczymy, jeszcze chłopacy jeszcze raz przyjadą i wtedy będę podejmował decyzję. Bo tam ten wykres też nie jest taki, jaki być powinien, bo też powinien być taki do góry i na dół, a on jest taki troszeczkę taki ospały, taka troszeczkę jest jakby elipsa, półkole. Ale bez jakichś tam dziur, wszystko jest, że tak powiem, reszta ok. No i MCEK sprawdzaliśmy też w pracę instalacji wodorowej. No i niestety, co zobaczycie, wychodzi na to, że jeżeli chodzi o samo dodanie mocy, no to niestety no chyba można stwierdzić, że przyrostu mocy brak. Czyli krytycy, którzy gdzieś tam pisali pod tym filmem z montażu, że to nie ma sensu, wychodzi na to, że mieli rację. No moim celem było sprawdzenie, jak to ma się w realu.
Stąd ta hamownia. Nie wiem jeszcze, bo nie zabrali ze sobą, tak w sumie mieliśmy jeszcze sprawdzić poziom emisji spalin, jak to wygląda. No żadnych czujników chłopacy nie zabrali, nie wiem, czy mi się tam rozkraciły, czy coś, nie mieli. Jakieś ominęliśmy ten temat. Więc jakby ten jeden z założeń, jedno z założenie montażu instalacji, no niestety jedno z założeń trzeba by wykluczyć, jedno z założeń, czyli przyrost mocy możemy jakby tutaj no wykluczyć z tego wszystkiego, przyrostu mocy nie ma. Nie mierzyliśmy właśnie poziomu emisji spalin oraz zużycia paliwa. Ja tego nie mierzyłem. Być może, jeżeli chodzi o te dwa kolejne jakby punkty, którymi ta instalacja ma się cechować, być może jest niższe zużycie paliwa i te spaliny są czystsze. No ja tego nie mierzyłem, więc tutaj w tym temacie się nie wypowiadam. Miałem to zrobić, ale to wiecie, jakoś tak człowiek zawsze wszystko i zapomniał, jakby bardziej skupiłem się na tym przyroście mocy. Tak jak mówię, no tutaj ten... Znaczy ja jeszcze będę rozmawiał z konstruktorem, z wynalazcą tej instalacji. Tutaj chłopacy z Agrotronika mówili, że jeżeli będzie trzeba, to się dogadamy. Spróbujemy jeszcze pomierzyć, powalczyć z tym, jak to wygląda. Bo to ja jakby tutaj nie... Nie robiłem tego, żeby, nie wiem, kogoś jakieś tam oszczerstwa rzucać, o, może tak. Ma być to realne, ma być to takie, żeby sama prawda, że tak powiem, o, typowo po chłopsku powiem, ma być to sama prawda, czyli mi nie zależy, żeby powiedzieć, że o, to nie działa i koniec. Tylko tutaj z chłopakami jeszcze też z Agrotronika rozmawialiśmy, że jeżeli będzie trzeba i tutaj właściciel firmy, która się zajmuje produkcją tych instalacji, będzie miał jakieś uwagi i będzie chciał jakieś tam poprawki sprowadzić, będzie chciał wykonać kolejne testy, to jak najbardziej jesteśmy, tutaj chłopacy mówili, że są w stanie jakby się zgodzić i będziemy testować. Wczoraj nie udało mi się dogadać i dodzwonić do sprzedawcy instalacji. Gdzieś tam jest pan na wyjeździe, ale SMS-a napisałem z taką informacją, że jeżeli chodzi o przyrost mocy, to jest go brak. Dostałem SMS-a zwrotnego, że się skontaktujemy. Na razie, no nie teraz w tym terminie, ale tam w przyszłości będziemy rozmawiać, będziemy sprawdzać. Może coś tam z mojej strony zostało źle wykonane, więc ja tutaj nie chcę absolutnie jakby przekreślać tego. Ma być to rzetelne, jak najbardziej rzetelne. Mi tu nie zależy na żadnych jakichś tam szyderstwach i tak dalej, bo ja nie założyłem tego po to, żeby udowodnić, że to nie działa, tylko no po to, żeby wręcz odwrotnie, żeby to działało, bo zamysł instalacji tak na chłopski rozum wydaje się wręcz rewelacyjny, prawda? No jednak nie zawsze to, co my sobie założymy, musi się sprawdzić w życiu. No i tutaj, jeżeli chodzi o te pierwsze próby, bo próbowaliśmy go, bo MCEK był wcześniej też już podkręcony, próbowaliśmy go, chłopacy wgrali mu fabryczne, że tak powiem, ustawienia i na tych fabrycznych ustawieniach była jakby ta instalacja sprawdzana i na jakby tym i po podniesieniu mocy również. No i wyszło nam, że w jednym i w drugim przypadku efektów brak. Ale tak jak mówię, no tutaj różne czynniki, może elektrolitu było za mało, czy tam tego dodatku wsypanego. No zobaczymy, to jest wszystko kwestia rozmowy, więc też nie chciałbym, żeby tutaj jakby od razu wyciągać jakieś tam wnioski. Chociaż teoretycznie każdemu nasuwa się taka myśl, że no nawet jeżeli tego elektrolitu, czy jak to tam nazwać, było mniej, no to powinno być jakiś tam mniejszy przyrost mocy, ale być powinien, prawda? Teoretycznie. Więc teraz, jeżeli nawet by tego przyrostu mocy nie było, to trzeba by się skupić na zużyciu paliwa i na emisjach różnego rodzaju tej sadzy, cząstek i innych,
które się dostają do powietrza, bo jeżeli w dalszym ciągu zużycie paliwa byłoby niższe niż bez instalacji, a spaliny byłyby czystsze, to w dalszym ciągu uważam, że montaż instalacji miałby sens. Po drugie, odkręciliśmy tutaj kolektor dolotowy, czy to jak to tam nazwać, nie znam się na tych fachowych nazwach, przed turbo ten dolot odkręciliśmy, bo były jakieś tam zarzuty, że to może później gdzieś tam rdza wychodzić czy coś. No tam było wszystko w porządku, wszystko czyste, więc jakby tutaj ten mit, czy tam ten podpunkt mogę wyrzucić. No nie wiem jak tam dalej, bo nie odkręcaliśmy gdzieś tam, powiedzmy dalej od strony tłumika czy gdzieś, więc tego nie wiem. No i tak jak mówię, jeżeli by się okazało, że ciągnik mniej pali, że czyściej kopci, że tak powiem, to w dalszym ciągu uważam, że jest to godne przemyślenia. Ale to mówię, to jeszcze będziemy, to jest jakby po pierwszym teście, taka jest diagnoza, nie inna. No przecież ja wam też nie powiem, że no sprawdzałem, ale no nie powiem wam jakie wyniki są, no bo to jest pierwszy test. No nie, no wyszło tak, a nie inaczej i tyle. No trzeba się z tym pogodzić. Ja też jestem troszeczkę, powiem szczerze, no myślałem, że to wyjdzie lepiej i tyle. No co tu ukrywać dużo. No a przy okazji chłopaki tutaj sprawdzili jeszcze MCK. Nie wiem, czy ja to złożę z tym filmem z samego kręcenia, bo on dosyć długi wyjdzie. Na pewno. Ale sprawdziliśmy mi MCK. On był wcześniej, tak jak mówiłem, dłubnięty. Dłubnięty był o 10 koni. Oni mi jakby go dłubnęli o kolejne 10 i tak naprawdę teraz ma 120. Tak naprawdę jest bardzo porównywalny mocą i momentem obrotowym do 6620, bo ma tam 120 kilka koni na wałku, czyli na silniku tam 130 parę, czyli o 20 parę koni mi go podnieśli. Też mówili, że jeżeli będzie cokolwiek się działo, to podjadą, nie ma problemu, czy też mi przywrócą poprzednie jakby ustawienia, czy po prostu go schamują jeszcze raz i po prostu na ciut niższą moc, nie na te 120 parę, tylko tam nie wiem, na 116 czy na 115, mówili, nie ma problemu. Zresztą jest na to gwarancja, 2 lata gwarancji jest jakby na tą elektronikę, że tak powiem, bo gwarancja z logicznego punktu widzenia nie obejmuje czy to tam sprzęgieł, czy zwolnic, czy skrzyni, ale obejmuje właśnie jakby tutaj ingerencję, ich ingerencję w układ. No więc jakby tam się coś złego działo, no jeżdżę dziś nim, tam wiecie, przy oborniku jakoś tam tej mocy nie jestem w stanie sprawdzić w 100%, chociaż mam wrażenie jakby... No dobra, tam mniejsza o jakie ja mam wrażenie. Zaraz będę musiał wyjść, blachy wyciągnąć. Standardowo dzisiaj tak wyrzucam ten obornik, bo już tam świnie były 2 czy 3 dni temu sprzedane, ale troszkę przymrozki były, to wiecie, jednak ta chlewnia się wietrzy. I tak to, żeby za bardzo nie wychłodzić tego budynku. No dobra, to by było, myślę, na tyle. Powiedziałem chyba parę istotnych rzeczy. Myślę, że ten film wrzucę, ten sam jego hamowania wrzucę po tym filmie, którego dzisiaj nagrałem, no bo tam troszeczkę, wiecie, jest troszeczkę, trochę w busie siedzę z chłopakami, tam rozmawiam podczas hamowania, potem przechodzę do ciągnika. Takie są fragmenty dłużyzny, jakbym to wszystko miał poskładać, to by się okazało. Ale to trwa wszystko, my w międzyczasie sobie tam rozmawialiśmy. Nie ma sensu, żeby to było takie długie, bo i tak mało kto ogląda całe tak długie filmy, więc ja sobie to poskracam, poucinam, a teraz nie będę miał czasu ze względu na te gdzieś tam wyjazdy swoje. Jeszcze mamy urodziny małego i to tak troszeczkę jest tych innych prac, innych tych. Po drodze zresztą mam już nagrane kilka innych filmów, więc wypadałoby też, żeby w jakiejś tam chronologię zachować, chociaż ja to też widzicie przeplatam, raz jest film z przejścia po polach, raz tam z innej pracy i to tak, żeby też nie robić jakichś tam nud, żeby nie nudziło wam się oglądając ciągle to samo, więc jest taka przeplatanka troszeczkę. No i tak myślę, że tak trzeba będzie to zrobić. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.